mega szczęśliwie, aż nie mogę tego powiedzieć. Widać po tobie, że jesteś bardzo zadowolona. A co w ramach tego zwycięstwa? Co robiliście? My zbieraliśmy odpady, które szkodzą naszemu środowisku. Zbieraliśmy i wymienialiśmy się zabawkami starymi na nowe. Była zamiana książek i ozdób świątecznych. Czy wiesz, do jakiego pojemnika należy dać papier? Tak, do niebieskiego. Do niebieskiego, a szkło? A butelkę szklaną? Do zielonego. Gdy na przykład piję sok, to wyrzucam do kosza, gdzie wszystkie odpadki się zbierają i to idzie do czarnego. Wyrzucam śmieci, gdzie powinny być. Gdzie powinny być, czyli gdzie? W koszach na śmieci. Butelki szklane dajemy do zielonego, papier do niebieskiego. Butelki plastikowe do żółtego. Jesteśmy zaskoczeni, dlatego że no, liczyliśmy na jakąś nagrodę, ale nie aż tyle nagród, że zbierzemy. Więc bardzo jesteśmy szczęśliwi i po prostu praca się opłaca. I całe zaangażowanie całej społeczności nie poszło na marne. I pomoc rodziców, dzieci i mieszkańców nawet w Brzezie naszej dzielnicy, wszystko to skumulowało się ku temu, że właśnie te nagrody otrzymaliśmy, bo mieszkańcy przynosili nam po prostu makulaturę i butelki PET, wszystko i pytali, nawet akcja się skończyła, pytali, czy dalej można przynosić. Zabraliśmy się za ekologię w tym roku, dlatego że weszliśmy w tą akcję. Do tej pory należeliśmy do przedszkola szkół promujących zdrowie i głównie na tym, no ale do zdrowia również należy ta ekologia. Więc w tym roku właśnie narzuciliśmy sobie takie duże tempo i dużo po prostu rzeczy realizowaliśmy związanych z ekologią. To był taki pierwszy intensywny rok ekologiczny. Mamy ponad 5 tysięcy uczestników konkursu całorocznego Ekogranty, który faktycznie uczy nas pewnych zachowań, pewnych działań w takim naszym życiu codziennym, żeby po prostu nasza planeta była zdrowa, a jeżeli ona będzie zdrowa, to wówczas zdrowi również będziemy my. Staramy się jakby wprowadzać takie najważniejsze informacje od najmłodszych lat w myśl powiedzenia, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No i po pewnym czasie człowiek przestaje się zastanawiać, czy tak trzeba, czy nie trzeba. Po prostu tak robimy. Na przykład segregujemy odpady, co jest bardzo ważne. W tym roku stawka była wysoka, ponieważ były 3 nagrody fundowane przez Urząd Miasta Opola. Pierwsze miejsce to było 11 tysięcy złotych, ekobon, do tego smart floor, czy inteligentna podłoga dla przedszkolaków. Myślę, że te pieniążki bardzo są potrzebne przedszkolom, będą wykorzystać mogły na różne zadania związane z edukacją ekologiczną. Tutaj pomysłów nie brakuje, bardzo się cieszymy, że poszły w dobre ręce. Pierwsze miejsce zajęło przedszkole numer 59 z Brzezia, drugie miejsce przedszkole numer 33 Karolinka, a trzecie miejsce przedszkole numer 3 z Opola. Bardzo się cieszymy i gratulujemy. Mieliśmy także partnerów w konkursie, wodociągi i kanalizacje oraz zakład komunalny. Partnerzy nasi ufundowali bony o wartości 2000 zł dla przedszkola, które zebrało najwięcej butelek PET i makulatury. W tym roku mamy finał w 2 turach. Zapraszamy na 12:30 szkoły i tutaj także będą nagrody. Pierwsze główne 3 miejsca i nagrody naszego partnera zakładu komunalnego. Trzymamy kciuki za szkoły, brały także chętnie udział, zadań było bardzo dużo, musieli chociażby odwiedzić pracownię Much Odpaduchy, wykonywać różnego rodzaju zadania, prowadzić e-kolekcje, brać udział w konkursach plastycznych. Naprawdę tych zajęć było sporo, konkurs trwał rok, więc wymagał dużego zaangażowania od szkół i przedszkoli. To jaki świat będzie za kilkanaście lat, zależy od tego, jak będziemy o niego dbać, a ten świat oddajemy młodym, więc młodych od maleńkości, że użyję tego słowa, czyli od czasów już szkolnych i nie tylko, uczymy tego, jak warto dbać o przyrodę, o środowisko, wszystko wokół, jak segregować odpady i nie tylko. Program jest skierowany do szkół podstawowych z Opola. Dzisiaj młodzież odebrała nagrody i myślę, że to taka dobra nauka, a też sensownie wydane miejskie pieniądze właśnie w naszą przyszłość. To nie była radość, to był wprost entuzjazm, tak wielkie szczęście, tak wiele oklasków i wszystkiego, co towarzyszy w tym rozdaniu nagród, więc no, dla mnie też osobiście frajda, że zaangażowaniem można wywołać taką radość na twarzach uczniów.